A rodzina, jak kraj jest wielki, przeszli wzdłuż. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już! I tak, i tak, i tak, i tak! Ja jestem pan Tik Tak, a to mój mały świat. Tak, 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 to ja Tik Tak, a to mój mały świat. Czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas. Lato, lato, oczywiście. Mieszka w drzewach, tak jest. Lato, lato, ptaka śpiewa, oczywiście. Słońcu każe odkryć twarz. Lato, lato, jak się masz? Bardzo dobrze. Dobre. Tak niedawno witaliśmy lato, a to już koniec. Ale myślę, że wszyscy wspaniale spędziliście to lato, jesteście pełni wrażeń. Przyzwyczailiśmy się do tego lata tak bardzo, że nie chce nam się wracać do studia. Zupełnie. Zupełnie. Łapiemy ostatnie promyki słońca nad jeziorem w pobliżu Suwałk. Tak. Polskiego bieguna zimna. Jak widzicie, jest tu dużo pingwinów, jak to na biegunie. Wiecie, co to jest biegun zimna? To znaczy, że w Suwałkach są najniższe temperatury w Polsce. Tutaj jest zimą najzimniej. A poza tym, oprócz tego, że jest najzimniej, Suwałki są znane z tego, że są miejscem urodzenia Marii Konopnickiej. Pamiętam ze szkoły. Autorka między innymi książki o krasnoludkach i sierotce Marysi oraz takich utworów jak W piwnicznej izbie i Świecą gwiazdy świecą. Kto jest autorem takich pięknych prac? No właśnie. Wy? Wy? Tak. Czyli? To są dziewczęta z grupy plastycznej, w ogóle z pracowni plastycznej Domu Kultury w Sejnach. I jest to tylko część oczywiście całości, większej całości, bo wszystkich jest 45 osób. Pan Marek Karpowicz jest opiekunem grupy. Od jak dawna istnieje pracownia? Pracownia istnieje od początku istnienia Domu Kultury, czyli od 19 lat. Tak długo? Tak, i od tamtej pory jest prowadzone są zajęcia z grafiki, a tutaj szczególnie w tych pomieszczeniach w chwili obecnej, gdzie jest bardzo ciasno, grafika stała się naszą dziedziną podstawową, główną. Może dowiemy się, jak się takie prace robi? Co to za technika? No właśnie. Już tak. Trochę pan podpowiedział, dziewczyny, że są to grafiki. Dziewczyny, wiecie, co robicie? A te tak. Konkretnie to co? To jest? To są linoryty. Linoryty. Czyli ryje się w płytkach. A płytki są zrobione z czego? Z linoleum pewnie. Linoleum, stąd nazwa linoryty. A czym się ryje w tym linoleum? Co to za urządzenie? Są rylce. Rylce. Bardzo ostre. Trzeba bardzo ostrożnie to robić. I jakie są etapy pracy? Co trzeba najpierw zrobić? Najpierw wykonujemy projekt ołówkiem na kartce. A to jest później, projekt, tak? Później przenosimy go na płytkę. A następnie wydłubujemy to, co ma być białe, a co czarne zostawiamy nienaruszone, nietknięte. Jaka jest tematyka dzisiejszych linorytów? Przygoda z wakacji. Czy takie linoryty trudno się robi? Na pewno na początku jest to trudno, jak się nie wie. Ale teraz to już jest nam łatwo.
przede wszystkim to pilnuje się czego? Rąk, żeby się nie skaleczyć, bo to takie to jest bardzo ostre. Zanim poznamy następny etap powstawania linorytu, chciałam przedstawić taką książeczkę Zabawa w, gdzie są piękne wasze ilustracje do krótkich opowiadań, tak? Tak. Niech Cietka przeczytaj. Jest królewna Bożenka. Smutną masz twarz, ponieważ zrobiłam ją w technice biało-czarnym linorycie. Żeby nie była smutna, postanowiłam ją pokolorować. Bożenka. Ela. Elżbieta Morgaś. Znaczy, to jest królewna Bożenka, a napisała to Ela. I która to jest Ela? Która to Ela? To jest Ela. W pewnym momencie postanowiliśmy z naszych linorytów zbierać się do gromadki i w ten sposób powstały pierwsze zbiory w formie książek. Pierwszym takim zbiorem to był zespół grafik linorytów na temat przysłów polskich. Połączyliśmy je w gromadkę i powstała książka Księga Przysłów Polskich. To się spodobało wszystkim naszym znajomym. Zaprosiliśmy, daliśmy ogłoszenie. Zgłosiła się pani Wanda Chotomska z limerykami, takimi krótkimi formami poetyckimi. Dało się to wyciąć łącznie z tekstami. Zrobiliśmy następną książkę, która zrobiła furorę, no chyba na cały kraj. Pytano dziadka w Łodzi, co zawsze tyłem chodził. Dlaczego chodzisz tyłem? Bo przodem już się znudziłem. A zresztą, co was to obchodzi? Co tutaj jest wylane, że ty tak wałkujesz? To jest taka farba specjalna, żeby na to nakładać. A mogą być inne kolory? Żeby inne, to trzeba zmienić wałek i szkło i to wszystko trzeba zmienić. A co to jest za maszyna? To jest maszyna do odbijania, właśnie jak się położy płytkę, papier, to żeby dobrze odbiło, naciska to na papier, na płytkę i wtedy na papier odbija się. Czy tak wałkować to jest ciężko? Nie. A po co się kładzie tą szmatkę na wierzch? To żeby, bo niekiedy ten wałek może być brudny i żeby nie pobrudziło kartki, bo niekiedy kartki na wystawy idą i żeby nie było to brudne. No i tak wygląda już odbity linoryt. Ładnie. Czy możecie nam powiedzieć coś bliższego o waszym mieście? Sejny leżą blisko granicy polsko-litewskiej. Zamieszkują Sejny Polacy i Litwini. Miasto oddalone jest od granicy o 12 kilometrów. Miasto zamieszkuje ponad 5 tysięcy mieszkańców. W Sejnach jest bardzo dużo starych, zniszczonych, drewnianych domów, ale dzięki nim możemy się dowiedzieć, jak kiedyś wyglądały Sejny. Ciekawostką jest także synagoga. Co to jest synagoga? Jest to kościół, w którym spotykali się kiedyś Żydzi, lecz teraz jest to muzeum, w którym odbywają się koncerty oraz wystawy. Najpiękniejszym zabytkiem jest bazylika, która jest pięknie zdobiona, złocona, w której znajduje się piękne, olbrzymie, stare organy. Najcenniejszą rzeczą w kościele jest figurka Matki Boskiej Scenejskiej z otwieranym wnętrzem, w którym znajduje się scena z Ewangelii. Na co dzień figurka jest zamknięta, lecz wnętrze to można zobaczyć podczas ważnych uroczystości. Jak widzicie, w Sejnach nie tylko są stare domy, są także nowoczesne osiedla, podobne jak w innych miastach. Najczęściej smutne, szare, prawda? Mało kolorowe. I dlatego dzieci z pracowni plastycznej bardzo często ożywiają te osiedla, tak jak tutaj. A czy my też możemy pomalować? Spytaj się ciotki Klotki. Spytaj się kolegów, koleżanek, czy was przyjmą.
Tak, nie. Spróbujcie. Wędzle i swoją pamiątkę zostawcie w Sejnach. Albo nie, że a może wytłumaczycie nam, co wy malujecie? Co tutaj na tych ścianach powstanie? Jaki jest temat? Wakacje? Tak. Wspomnienia z wakacji. Tutaj są motyle, słońce, biedronki. Kto spędzał wakacje na łące? Wszyscy. Proszę ciotki, myślę, że to świetny pomysł z takim ozdabianiem. Mnie się to bardzo podoba i myślę, że w każdym mieście, na każdym osiedlu można znaleźć ścianę, która stanie się kolorowa, pełna waszych pomysłów. Czy to jest pierwsza wasza taka praca na osiedlu? Czy robiłyście już coś w mieście? Malowaliśmy płot przed pocztą nową, która teraz jest zbudowana. Tam w centrum miasta? Karolinko, udało ci się coś narysować? Tak, tutaj narysowałam z koleżanką jabłka. A dlaczego akurat jabłka? No bo ja się najlepiej czuję na wiejskim podwórku. A chciałabyś, żebyśmy spełnili twoje marzenie? O tak, bardzo. Na wiejskie podwórko, a tutaj coś bardzo nietypowego. Można wiedzieć, co pan robi? Rzeźbę. To jest rzeźba? Tak. Trafiliśmy do prawdziwego rzeźbiarza sejneńskiego. Może będziemy zgadywać, co pan rzeźbi. Jak myślisz, Michałku? Samolot. Samolot? Taki mały? Nie, chyba nie. Może Mężczyzna? Tak. Mężczyzna. Tak, blisko już. Blisko? Blisko. Może... Co będzie ten mężczyzna robił? Będzie siał. Siał? Aha. Czyli będzie. Jakiś rolny. Tak. A z czego jest, jakie to jest drewno? To jest drewno lipowe. A dlaczego lipowe? No bo najlepsze do wyrobu. Miękkie. Dłuto, młotek i zdolne ręce. Tak. Może zobaczymy, jak taka rzeźba powstaje. To teraz pan rzeźbi głowę? Czy nogi? Teraz jeszcze ogólnie tak. A pan ma już gotowego, może takiego... Rolnika. Ma pan już... Kości zboża. Jak kości zboża. Czy pani też rzeźbi? Tak, rzeźbię, ale w cieście. No,
to właśnie moje są rzeźby z ciasta. Tak wyglądają. Te to chyba są ułożone z kawałków ciasta, prawda? To, to się tak robi i rękami, i trochę nożem, i, no tak, i się kształtuje ciasto tak, żeby przybrało jakiś wygląd. Maluje się buźkarz, tak? No i się potem podmaluje trochę. A czy w tym dużym cieście pani te wystające części dłutem wydłubywała? Nie, to jest na podstawie ukręcania. Wałek się okręca i takie nierówności powstają. To się nazywa prawidłowo bankuchen. Aha. Ale po naszemu tutaj nazywamy sękacz. Sękacz. Aha, z powodu sęku. Banks. To są już wszystkie składniki, trzeba dobrze utrzeć, tak? Jak ścieka, to są jest tak trochę podobne. A jak pani kiedyś robiła takie ciasto, to się przypiekło? Zdarzyło się kiedyś tak? No na początku chyba nie wszystko wychodziło, prawda? Tak, pani przez cały czas będzie to ciasto tak nakładać? Tak. No, to jest warstwa po warstwie. Aż do końca. To muszę trochę szybciej kręcić teraz, tak? Na razie jeszcze nie. Jak trzeba będzie szybciej, to ja podpowiem. Dobrze. Po cichu do ucha. Mam sękacz upieczony. Ja też. A można już jeść? Nie? No, nie, raczej ciasto. Ciasto musi odstygnąć. Bardzo gorące w tej chwili. Aha. Chcesz przytrzymać? Nie, poproszę. A? Można spróbować? O, jaki gorący jest wałek jeszcze. Miam. Tak wygląda sękacz. Wdękacz. Dobry. Dobry? No rzeczywiście, jak wyrzeźbiony. Na wiejskim podwórku nie może zabraknąć czego? Studni. Studni. Ale dlaczego tu nie ma łańcucha? Dlaczego nie ma łańcucha? Bo jest zmodernizowana studnia. No po prostu, pompa ciągnie wodę. Tak. A czy jest tutaj coś naprawdę starego? A jest, tam brona stara. To jest właśnie brona. A do czego służy taka brona? Do uprawy roli, bronowania. To znaczy w jaki sposób? Może pan trochę wytłumaczyć dzieciom, bo... Konia się tu zaprzęga. Tak. I koń ciągnie. Trzeba mieć końskie siły, żeby to pociągnąć. Ciągnie i tak bronuje. To czyli znaczy wyrównuje takie... jakby pole, tak? Tak. Zagładzi to, co się założy. To jest taka bardzo stara brona. Ile ona może mieć lat? To już jak jest 50. Z 50 lat, bo jest drewniana. Nowe brony są z żelaza, prawda? Tak. A co tam ciekawego ma pani? U pani co to widać? Ja mam taki... Ja już wiem, co to jest. Ja to już wiem. Tak, widziałam to kiedyś w skansenie, czyli w takim muzeum, gdzie były różne stare przedmioty, a wy wiecie. Co to jest to? Co to za roślina? Chyba len. No, len? Brawo, len. Len. Tak. I co się z tym lnem robi? No to właśnie chcę pokazać, co się robi. Naprzód go się ściele na bagnie, żeby on się odleżał, żeby te włókienka odstali od słomy. Aha, tu są takie. Bo tu są takie włókienka, one muszą odstawać, tak? No. I jak one odstają, to później... Tak. 5 tygodni musi odleżeć. 5 tygodni aż? Tak, i potem jego się bierze, zbiera się i się suszy albo na słońcu, jak jest słońce, ale w jesieni mało kiedy to słońce jest. To się suszyło w takich łaźniach i się paliło drewnem. Żeby szybciej wysechł. No, żeby tak? Wysechł i potem o tak się tarł go. O. Po co go się tak tarło? No, żeby odłączyć słomę od włókna. Zobacz, coraz więcej. Cała soma spada na dół. To robi się a taki piękny, zostaje, widzisz, taki piękny, nitki zostają. Piękny. Ma pani gdzieś takie nitki, żebyśmy mogli zobaczyć? Mam. O, już powstają tutaj. No, tak. Ostrożnie, bo z ciotki palca zrobi się nitka. I zaraz troszkę przerwę tutaj.
Gdzie są takie gotowe nitki? Są gdzieś tutaj? O, tutaj są gotowe nitki. O, tutaj, o. Tak wygląda po wytarciu. Patrzcie, patrzcie. Jak włosy. Tutaj są gotowe nici, Miany. O, pani też ma. To jest tylko len, a nitkę ja pokażę jeszcze. Mhm. Ja mam i nitkę. A co się potem robi z takiego lnu? No się przędzie, przyniosę zaraz kółko. Ale dzieci powinny wiedzieć. A. Co się przędzie się. A ja czyli robi się z takich nitek co? Można ubrania. Od razu ubrania z nitek? Nie, najpierw. Trzeba. Co trzeba zrobić? Nic. Z nitek. Z nitek. Żeby potem zrobić ubrania. Materiał. Co to jest? Maszyna do przędzenia. A jak się taka maszyna do przędzenia nazywa? Kołowrotek, tak. A chcecie zobaczyć, jak się przędzie? Tak. Też stara maszyna, prawda? Bardzo. Ile ona może mieć lat? O, 70, jak nie więcej. Czyli tak przędź to jest trudno? Nie, bardzo łatwo. Może chcecie zobaczyć, jak to się robi? Zachodź. Zachodź. Tu trzeba tupać nogą. Jedną nogę kręcić, a tutaj weź w rączkę i o tak próbuj. No, razem, żeby tu nogą pracować i ręką. Nie, nie tą stronę. W prawo. Zawsze wszystko w prawo. O. No. Nie, w prawo. Ja się będę kręcił. No, uwaga, start. No. Karolina, nie, poczekaj. Druga strona. Poczekaj gdzieś. No. No. Ja zerwałaś je. No, widocznie to nie jest tak, nie jest łatwo. Tak łatwo. A ta nitka się nawija na co? Tutaj, na to, tak? Na taką szpulę. Na taką szpulę. Tu już jest nić z tego lnu. No, nić lniana. To wygląda jak sznurek. Nie, to jest delikatne. A tu już jest wywinięte i teraz z tego idzie na snowadły. Ze snowadłów idzie na krosnę i wychodzi tkanina. Tkanina. Widzicie, ile to czasu? Ręcznik, obrus, dywan. A włosy ile... by ci pasowały? Pokaż. Ile czasu i pracy trzeba włożyć, żeby powstała Warki, taka chodniki. Tkanina, z której później szyjemy odzież? Inaczej to idzie do fabryki i tkają w fabryce. Ale my na wsi robimy w taki sposób. Mhm. A tu są jeszcze przedmioty, które dzisiaj już wyszły z użycia. Do czego służyło to? To kiedyś służyło i do klusek robienia, i do bułki. To tak? Kiedyś tylko drożdżową bułkę robili. No to w drewnianym naczyniu najlepiej. Czyli taka misa. A ta tara? A to do maglowania bielizny. Aha. Ojej, maglowało się bielizny. Tak, tylko to już jest stuletni. 100 lat ma. Ojej, tak. To ostrożnie, bo trzymam w ręku. Staruszka straszna. A czy są tu jakieś zwierzęta? A są. O, tak jak widać. W dobrą wróżkę się zmienia.
Robicie? Rysujemy takie znaki dla... Na pamiątkę. Na pamiątkę. Czy możemy się do was przyłączyć? Tak. A te znaki to co to ma być? Jakiś szyf czy co? To będzie pamiątka dla jeziora. Ale, a co można zrobić w takich znakach? Narysować rybę jakąś. Ryby, słońce. Widzę tu starych znajomych. Oj, bardzo starych. To są znaki? Tak. Inicjały. Aha, i każdy zostawia swoje jakieś pismo dla jeziora? Tak. I co piszecie w tych swoich listach? Na przykład pierwszą literę swojego imienia, albo jakieś mury. Mury. A to jest pamiątka z letniego pobytu nad jeziorem, tak? Tak. Myślę, że to jest pamiątka z wakacji, że na piasku zostawicie swoje znaki, którymi opiszecie, jak spędziliście wakacje, tak? Tak. A takie znaki to długo zostają na piasku? Nie. Myślę, że nie będzie deszczu albo nie będzie przypływu. Aha, bo jezioro może to wyczyścić swoją plażę, prawda? I zabrać wasze listy. A co wam zostanie z tych wakacji? Wspomnienia z wakacji właśnie w nas. Was? Was? W środku? Tak. Ale to będą tylko wspomnienia dla was. A czy można zrobić coś takiego, żeby obejrzeć wasze wspomnienia? Można. Na kartkach można narysować różne. Tak? Możecie nam zrobić jakieś wspomnienia wakacji na jakichś trwalszych rzeczach? Możemy. Niż piasek? Dobrze. Takie wspomnienia, żebyśmy mogli zobaczyć wszyscy, dobrze? Dobrze? Tak. W tej chwili robimy pamiątki z nad jeziora dla siebie. Wykorzystujemy do tego celu piasek z plaży, wodę z jeziora i papiery są nasze. I te prezenty będziemy mogli wziąć ze sobą, przetrzymać je aż do następnego lata. Może być ryba. To wszystko, co jest związane z wodą, z jeziorem. Thank you.
pokażcie rysunki. Co tam mam wyszło? Chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Hop. Chodź, Karolinko, do mnie. Siadaj. No. Teraz poznamy wasze wspomnienia. No to może najpierw Michał. Co to jest? To jest plaża, a tu jest woda. Aha, to nie masz takich bardzo bogatych wspomnień, tylko plaża i woda. Żadnych tajemnic. A tu widzę przystojnego bruneta na łódce. Nie, to jest takie jezioro. Aha. I zachodzące słońce i taki wielki las naokoło. Jej, czyli jak był zachód słońca, to zawsze maszerowałaś sobie na spacer do lasu. No, wspaniale. Myślę, że wiele z was spędziło wakacje nad jeziorem, że wszyscy macie mnóstwo wspomnień. I pamiątek. A wiecie, że dawno, dawno temu, przed wiekami, nie było tu jeziora, tylko był lodowiec. Było bardzo zimno, było bardzo dużo lodu i pewnego dnia ten lodowiec postanowił zostawić na pamiątkę nam trochę wody w postaci tego pięknego jeziora. Lód topniał i zostały jeziora. Dzięki temu mamy takie piękne pojezierze. A kto chodzi do szkoły, może dowie się czegoś więcej na ten temat na lekcjach. Do zobaczenia. Pa, pa, Samek Szóstek! Zegar to mój znak. Tak, 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 to ja i tak, ten zegar to mój znak.